Witajcie w szóstym odcinku piątego sezonu Samochodów Moich Widzów. Jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, no to nie macie dostępu do karty społeczności. Tam spytałem was, jaki odcinek chcecie mieć następny i zadecydowaliście, że będą to samochody widzów. Także bardzo proszę o to on i jeżeli jest tu taka osoba, która nie zna wymagań i jest tu pierwszy raz na kanale, to zerknijcie sobie proszę w opis. Tam jest wszystko opisane, jak dostać się do odcinka i za co daje oceny. Za to, że dźwięk podnosi ocenę, za to, że zdjęcia robione gdzieś poza domem też podnoszą ocenę i to, że cena samochodu w tej serii, akurat w tej serii, nie ma znaczenia. W innej serii ma znaczenie, ale nie w tej. Dobra, kij z tym, przechodzimy do zestawienia. Pierwszą osobą w tym zestawieniu jest Wiktor. Wiktor, pozdrowienia dla ciebie. Wiktor prezentuje nam swoje auto. Jest to Volkswagen Polo 9N z 2004 roku. Auto zostało zakupione we wrześniu 2019. Posiada 3-cylindrowy silnik o pełności 1200 cm3 i mocy 64 koni. Samochód został sprowadzony z Francji, jest jego pierwszym właścicielem w Polsce, a zarazem jest to jego pierwsze auto kupione za własne zarobione pieniądze, z czego jest bardzo dumny. Posiada działający szyberdach. Auto aktualnie stoi na 15-calowych oryginalnych aluminiowych felgach od Volkswagena. Na nie są założone opony Goodyear o rozmiarze 195-55R15. Opony, które ma założone na zimę, to opony Bridgestone oraz dębice. Jedna para na przód i druga para na tył o rozmiarze 165-70R14. Od momentu zakupu, na tą chwilę, kiedy wysyłał zdjęcia, był wymieniany olej silnikowy na Castrol Magnatec. W marcu tego roku auto pojechało na przyciemnianie szyb. Folia, jaka została założona, to folia o przyciemnieniu 85%. To jak na razie jego modyfikacja wizualna zrobiona właśnie w tym aucie. Widz ten dodał mnie na Snapchacie oraz dołączył do grupy na Facebooku, więc bardzo fajnie. Dziękuję za wysłanie zdjęć. Ocena 8 na 10. Kolejną osobą tego zestawienia jest Kuba. Kuba, pozdrowienia dla ciebie. Kuba chciałby nam pokazać w odcinku samochód jego taty i jest to oczywiście możliwe. Jest to silnik 1.5, 150 koni, Ford Kuga. Jest to wersja ST-Line, wyposażenie praktycznie pełne, brakuje kilku mniej potrzebnych detali. Kuba pozdrawia jeszcze klasę 6, tatę, mamę, babcię, dziadka i kolegów, no i oraz mnie, czyli gdzie taniej. Ja w ogóle nazywam się Damian, także wielkie dzięki za pozdrowienia. Ocena 7 na 10. Kolejna osoba tego zestawienia to Bruno. Bruno, pozdrowienia. Bruno przesyła nam zdjęcia swojego samochodu. Jest to Mercedes GLE Coupe z 2018 roku. Silnik 367 koni. Od 0 do setki auto ma około 5,3 sekundy. Auto kupione w polskim salonie. Cena za świeże auto to około 400 tysięcy złotych. Niedługo zostanie jeszcze kupiony przez niego Mercedes GLA 35 AMG. Szkoda, że nie zrobiłeś zdjęć poza domem, bo jest to bardzo fajne auto i to byłoby oczywiście bardziej zapunktowane. Ocena na ten moment 7,8 na 10. Kolejną osobą tego zestawienia jest Rafał. Rafał, pozdrowienia. Rafał ogląda moje filmy i spodobała mu się seria Samochody Moich Widzów. Chciałby on się pochwalić swoim samochodem. Jest to flagowy model Audi A8 D3 z roku 2003. Benzynowy silnik V8 o pojemności 4.2 i mocy 334 koni. Przenoszą się one na asfalt przez napęd quattro, który daje niesamowite wrażenie, a pneumatyczne zawieszenie komfort jazdy. Dziękuję ci, że pozwoliłeś mi użyć fragment twojego filmu jako dźwięk silnika, także on zostanie użyty w tym momencie. Posłuchajcie. W sumie to tyle, jeżeli chodzi o opis samochodu. Zdjęć jest mniej niż u poprzednika, ale jest za to dźwięk silnika, dlatego podnoszę ocenę. 8,3 na 10. Niech będzie. Kolejną osobą tego zestawienia jest Aneta. Aneta, pozdrowienia dla ciebie. Przejdźmy sobie od razu do oceny. 10 na 10 kończymy odcinek. No dobra, trochę mnie poniosło, no ale to pierwszy raz, gdzie kobieta wysłała zdjęcia swojego samochodu i przyznam, że mało który facet robi takie zdjęcia. Ma takie gadżety w samochodzie i tak opisuje swój samochód, ale posłuchajcie. Aneta subskrybuje mój kanał od bardzo długiego czasu. Jednak wysłanie tego auta troszeczkę się odwlekało, ale w końcu się udało. Chcę zaprezentować swoją Astrę J. Auto dostała na 18 urodziny, ma już ją 2 lata i świetnie się sprawuje. Ostatnio został wymieniony akumulator i poza tym nic. Auto jest z końca 2010 roku. Przebieg jak na ten czas to 214 tysięcy kilometrów. Jest jego drugim właścicielem. Auto sprowadzone z Niemiec. Silnik turbo, 140 koni, czystej benzynie, spalanie 8 litrów, skrzynia sześciobiegowa. Do tej pory najszybciej jechała nią 220 km na godzinę. ABS, ESP, ASR, wielofunkcyjna kierownica, 4 elektryczne szyby, podgrzewane przednie fotele,
fotele, półskóra, tempomat, klima, podgrzewana przednia i tylna szyba, elektryczne lusterka, czujnik parkowania przód i tył, czujnik deszczu, czujnik zmierzchu, automatyczne światła, światła skrętne, elektryczne szyby, CD, Bluetooth, AUX, radio, przyciemniane szyby. Menu w 15 językach. Samochód jest bardzo komfortowy, świetnie się go prowadzi. Cena na obecną chwilę to około 27 tysięcy złotych. Czemu powiedziałem, że dostałem pierwszy raz tak fajny opis? Bo jest w nim, po pierwsze, interpunkcja, przecinki są tam, gdzie mają być, są polskie znaki, jest wszystko. Faceci rzadko tak piszą, uwierzcie mi. Kobiety cechują się w przeciwieństwie do mężczyzn tym, że bardzo wszystko analizują i bardzo uważnie słuchają. Widzę, że Aneta przeczytała opis i wzięła sobie go mocno do serca. Spełniła wszystkie rzeczy, które w nim mogły się zawrzeć i to, by móc mieć wyższą ocenę. Byłaby ona wyższa, gdyby jakość zdjęć byłaby troszeczkę wyższa. Pewnie byłoby 10 na 10. I pamiętajcie, w mojej serii nie liczy się, ile auto kosztuje. W tym odcinku widzieliście wiele aut, które są dużo droższe, a miały mniejszą ocenę. Zaangażowanie i włożone serce są dla mnie dużo, dużo ważniejsze. I tak właśnie tą serię prowadzę, gdyby ktoś w ogóle pytał. Ocena 9,5 na 10. I jedźmy dalej. Kolejną osobą tego zestawienia jest Mateusz. Mateusz, pozdrowienia. Mateusz chciałby zaprezentować samochód jego i jego rodziców. Jest to Mercedes-Benz klasa E, wersja W212, rok produkcji 2010, przebieg 175 tysięcy km, skrzynia biegów manualna, typ kombi, liczba drzwi 4 drzwi plus bagażnik, liczba miejsc 7, kolor błękitny, stan używany, dodatki, nawigacja, miejsce na 6 płyt, 3 gniazda 12V, no i piękny znaczek. Mateusz pozdrawia, ocena 6,9 na 10. Kolejna osoba tego zestawienia to Kamil. Kamil, pozdrowienia. Kamil jakiś czas temu wysłał BMW serii 5, czyli samochód jego taty, a ostatnio zakupił sobie Audi S7, więc postanowił je pokazać w odcinku. Audi S7 to rok 2012, 420 koni, 550 Nm, 7-biegowa skrzynia e-tronic, napęd quattro, od 0 do setki 4,7 sekundy, średnie spalanie w mieście około 15-17 litrów, świetne nagłośnienie, 4-strefowa klimatyzacja, w pełni regulowane, podgrzewane i klimatyzowane fotele. Z tego co wie, to był jeszcze lakier z pakietu luksusowego Audi. W samochodzie były zakładane dystanse oraz był przerobiony wydech. Z góry przepraszam za jakość dźwięku, ale podczas nagrywania strasznie wiał wiatr. Ja wybrałem to najlepsze, posłuchajcie. No i dziękuję bardzo. Ocena 8,6 na 10 jest naprawdę nieźle. Kolejna osoba tego zestawienia to Patryk. Patryk, pozdrowienia. Patryk wysłał nam dwa samochody. Samochód niebieski jest jego taty. Jest to Opelik z 2018 roku, kupiony w salonie. Samochód czerwony jest natomiast Diego. Jest to Hyundai i30 Fastback N-Line, którego kupił w sierpniu tego roku. Jeżeli chodzi o ceny, to Opel był kupiony za 134 tysiące, a Hyundai za 112. Szkoda, że tak mało opisów, bo zdjęcia są naprawdę super. Dam ci ocenę 8,9 na 10, chociaż gdyby opis był obszerniejszy i został wysłany dźwięk silnika, no ulala, byłoby tak naprawdę no chyba 10 na 10. Może nawet właśnie najwyższa ocena byłaby w zasięgu twoich rąk. Także muszę dać ci ocenę taką, jaką powiedziałem, czyli 8,9 na 10, no i lecimy dalej. Kolejną osobą tego zestawienia jest Mikołaj. Mikołaj, pozdrowienia. Mikołaj chciałby nam zaprezentować swoje auto, a w zasadzie jego mamy. Jest to Audi Q2 z silnikiem 1.4 o mocy 150 koni. Audi jest z 2017 roku. Posiadają go od lutego i ma niecałe 55 tysięcy przebiegu. Jeżeli chodzi o wyposażenie dodatkowe, to jest tutaj klimatyzacja automatyczna, lusterka zewnętrzne elektryczne, jest asystent świateł drogowych, regulacja zasięgu reflektorów, czujnik zmierzchowy, reflektory LED, kamera cofania, Audi Active Line Assistant. No i tak naprawdę wiele, wiele więcej. Wygląda na to, że jest to bardzo mocno wyposażona wersja. Jeżeli widz ten będzie chciał, to napiszę wam wyposażenie w opisie. Ja po prostu nie będę wszystkiego czytał z góry na dół, ale dam ocenę 8,5 na 10. Następną osobą tego zestawienia jest Kuba. Kuba, pozdrowienia. Kuba wysłał już nam piąty raz samochód do odcinka. Była biała Alfa 156, był Polonez Karo Plus, był Smart Fortwo, był Peugeot 406, a teraz, uwaga, Alfa 156. Jednak tym razem to nie jest tak cudowny i fajny i dobry egzemplarz jak jego druga. Mimo jego wielkiej sympatii do Alfy, ma ich na jakiś czas dosyć. Ale od początku. Zakupił ją w maju. Od razu wiedział, że do zrobienia będzie zawieszenie, a więc po zakupie wymienił całe przednie zawieszenie, 4 wahacze, drążki, końcówki i stabilizatory. Mimo wymiany wszystkiego co gumowe, nie pozbył się on skutków zawieszenia. Uznał, że ten typ tak ma i na razie musi jeździć. Później elegancko na środku skrzyżowania w Warszawie Alfa uznała, że może sobie rozerwie pasek klinowy.
sprawy. Dobrze, że dał radę na samym akumulatorze zjechać do znajomego warsztatu. Po 2 tygodniach Alfa uznała, że rzuca palenie i potrzebuje nowego czujnika położenia wału. Już wtedy poczuł, że ma jej dość. Po pewnym czasie zaczęła bardzo bić półoś. Nie wie czemu, ale szukanie identycznej zajęło mu ponad tydzień. Jak się okazało, jednak chińska marka robi akurat tę półoś, a po jej wymianie zaczęła wydawać dziwne dźwięki. Jakby łożysko w kole czy coś takiego. Olał ten temat, bo w 2 miesiące wyrzucił 1500 zł. Później przyszła pora na dorobienie pierdoły, zamówił nowy termostat, bo obecny trzymał prawie 70 stopni. Szykował się, by kupić nowe tarcze i klocki, aż nadszedł pamiętny dzień 31 lipca. Czyli przejazd kilkudziesięciu aut marki Ferrari przez Polskę. Zatrzymali się pod salonem Ferrari w Warszawie i uznał, że musi mieć dobre foty, żeby potem z nimi polecić na odcinek prawdopodobnie. I po tym... Co to jest? I po tym czasie to gówno uznało, że lepiej jej będzie na szrocie. Nie wie, czy kawałek to... Co jest, gościu? Co ty piszesz? Nie wie on, czy kawałek tłoka się nie stopił, czy ukruszył, bo okazało się, że na trzecim cylindrze brakuje pewnej części tłoka. Co jest z tą Alfą? Przez co Alfa zaczęła chodzić na trzech karach. Przynajmniej dała radę wtedy zjechać jeszcze z autostrady i zasypać go wszystkimi możliwymi błędami. Potem trafił się jakiś gość, który go odholował i w zasadzie nie wie po co. Musiał po raz kolejny... Ty... Ej, musiał po raz kolejny oglądać ten obraz nędzy i rozpaczy. A więc tak udało mu się zajechać podobno najbardziej idiotpornego diesla, czyli 1.9, 8V, 115 koni. Niby 2.4 z gorszą konstrukcją, ale od 3 lat i 70 tysięcy kilometrów największa usterka to były świece żarowe. No i ten widz wydaje mi się, że już ma praktycznie wszystkiego dosyć, jeżeli chodzi o ta marki Alfa. I na koniec, tak na dobicie, nowy właściciel dał radę przejechać nią, uwaga, 35 km na trzech cylindrach. Słowem zakończenia, ma nauczkę na przyszłość. Dzięki za wysłanie tego opisu, naprawdę nieźle się ubawiłem. Ocena 8,2 na 10. Tak naprawdę sorry, ja ci trochę współczuję, ale jeżeli wy współczujecie również temu widzowi, napiszcie jakieś serduszko dla Alfy w komentarzu, niech mu będzie tak naprawdę milej. Pamiętamy. Tymczasem do usłyszenia. Cześć.